Na co dzień nauczyciel muzyki w podternowskiej Brzozówce, a od kilku tygodni i od święta uczestnik muzycznego show Must Be The Music, Piotr Kita, właśnie dotarł do finału tego programu. To prawdziwe zaskoczenie także dla pana Piotra. Najpierw na Facebooku, gdzie wygrałem po swoim odcinku, no, byłem po prostu bardzo mile, ale też przy tym zszokowany. Zszokowani nie są wcale jego uczniowie ze szkoły podstawowej imienia Orląt Lwowskich w Brzozówce. Tutaj lekcje muzyki wcale nie są nudne, a uczniowie poznają różnorodny repertuar. Z racji patrona szkoły także starodawne lwowskie piosenki. Pan Piotr jest super, mówią uczniowie. Przeróżne takie kawały opowiada, no po prostu ma taki bardzo fajny humor, porządny po prostu w tym sensie. Miłem, śmieszny, tak jak koleżanka powiedziała. Bardzo go lubię, bo jest nauczycielem wychowawcą. Jest zabawny, sympatyczny, to najbardziej w nim lubimy. Miłym, wyrozumiałym, na wszystko znajdzie sposób, kompromisy dla trudnych uczniów. Śmiesznym, zabawnym, na lekcjach często opowiadamy kawały, jest sympatycznym. Wyrozumiały? No, można powiedzieć. Nie krzyczy na was nigdy? Czasami, jak ktoś jest niegrzeczny. Z uczniami pan Piotr przygotowuje się do finałowego występu w programie Must Be The Music, choć jeszcze nie wiadomo, co dokładnie zaśpiewa. Jestem na takim etapie burzy mózgu chyba. Próbuję z różnych zakątków, że tak powiem, zakamarków swojego repertuaru. No, na domiar złego jest on dosyć szeroki. Wynika to z tego, że grywając eventy różne, staram się, żeby dla każdego coś dobrego, jak to się mówi, było. I tym bardziej właśnie mam problem z wyborem, bo jak mi się wydaje, że ta piosenka na pewno przyśpiewuje, ale kurczę, przypomniałem sobie nagle, kurde, ale to jest fajna, nie? I co to nagle, no, także na razie jest bardzo duża huśtawka. Do tej pory dwa genialne, zdaniem publiczności i jury, wykonania piosenki C'est la vie, a potem Nikita zaprowadziły pana Piotra do finału. Pytamy, czego spodziewa się w ostatnim odcinku Must Be The Music i czy po cichu liczy na wygraną. Mam kilku faworytów już, także nie jestem między nimi i dlatego myślę, że samo znalezienie się w zacnym gronie już półfinalistów, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, nie ma już słabe uszy, jedynie możemy mówić o pewnych gustach, prawda? Komuś się coś bardziej podoba, ktoś bardziej chwyta inne rzeczy. Niemniej jednak poziom technicznie i wyrazowo jest już bardzo wysoki, a tym bardziej finał, to już... Znaleźć się w tym gronie to już jest dla mnie duża, bardzo duża frajda. Wbrew pozorom, im dalej w las, tym trema mniejsza. Ale zostawmy finał, na który wszyscy czekają, bo teraz na pana Piotra najbardziej czekają głównie dzieciaki. Bardzo fajna rzeczywistość. Zajęcie, które sprawia mi też dużo frajdy. Praca z dzieciakami, które są otwarte, spontaniczne i to jest chyba najfajniejsze, co może być w zawodzie nauczyciela. Yeah, yeah, yeah.